Dojechały części, pierwsza paczka części do Steyra. To Wam pokażę, co przyszło i na co się zdecydowaliśmy, bo wymieniamy uszczelnienia, wymieniamy przeguby, te kulowe. Wiadomo, tam o-ringi, niektóre tam segeringi, segery, tak? Uszczelnienie kasetowe wymieniamy na wałku, uszczelnienie na zwolnicy, takie o-ringi tutaj na amortyzowanym przodzie, tak? I teraz tak, zaczynamy od przegubów, tak? Mamy do wymiany na siłownikach tego typu przeguby. One są z jednej i z drugiej strony siłowników na w miejscu, gdzie siłownik pracuje, po prostu tam są dwa siłowniki, prawy, lewy i łącznik jest, którym się reguluje, jeżeli chodzi o przednie koła, przednią oś, zbieżność i dwa siłowniki do pracy, tak? Teraz na każdym ze siłowników jest taki przegub z przodu i z tyłu, tak? Ten przegub to jest w wymiarze 25, to jest przegub o oznaczeniu GE25 i końcówka tu jest jeszcze 2RS, tak? I tego typu to jest właśnie przegub. W oryginale nie wiem, czy były RS-y, czy nie były, bo w katalogu nie można się tego doczytać. Generalnie występują te przeguby z uszczelnieniami lub bez, tak? A my, mało tego, że zamówiliśmy już z uszczelnieniami RS, to jeszcze tutaj na tą powierzchnię dołożymy, dotniemy sobie takie podkładki z filcu, żeby tu błoto nie leżało i no, załatwimy ten temat, żeby po prostu to już nie wracać 10 razy do tego tematu i tyle, tak? Widzicie, tu jest otworek. Takie pogłębienie po zewnętrznej, żeby się smar dostawał i to jest smarowalne. Dobry smar musi być, ten koparkowy weźmiemy smar i tyle, tak? Czyli tak, mamy cztery tego typu przeguby. Kolejny przegub to już jest większy rozmiar. Weźmiemy sobie tutaj oznaczenie GE35 i on ma rozmiar 35-62x35, a ten mały miał rozmiar 25-42x20, tak? I ten, tutaj mamy dwa takie, kupiłem dwa i tam jest takie ramię do miękkiego przodu i ono z jednej strony jest zawieszone, a z drugiej strony siłownik popycha. No i po rozebraniu okazało się, że przegub tam jest wyłamany. Nie było tego widać, bo to wszędzie było smarem zapchane, nie było tego widać. Jak obczyściliśmy i zacząłem to wyciskać, to okazało się, że przegub jest z jednej strony wyłamany, no i ogromny luz, tak? I z drugiej strony też ogromny luz, więc no tu nie trzeba było się zastanawiać do wymiany. To samo właśnie, dwa RS-y i zdecydowaliśmy się na, widzicie, taką markę, nie wiem, czy to jest nazwa produktu to fluoro, czy to jest dostawca, czy coś tam. No ale oznaczenie jest, tak? Jest takie oznaczenie. Jest to jakaś tam średnia półka. Nie szukaliśmy jakiejś drożyzny, bo my będziemy robić tym ciągnikiem tam około 100 motogodzin rocznie, no to max. Chcemy to zrobić, żeby to były wszystko nowe rzeczy. Nie najniższa półka. Mamy dostawców, to ceny mamy hurtowe, bo to my bierzemy od hurtowników, tak? I tyle. I teraz tak, następne to jest uszczelnienie zwrotnicy. No to jest tak, na wałku podawczym mocy przychodzi takie uszczelnienie. Ono ma rozmiary 45, 65 na 27. Tu macie numer Corteco. Oryginalny numer to musiałbym tam poszukać, według jakiego ja numeru to szukałem.
Generalnie w oryginale, no to jest jakaś tam chore ceny po prostu są tych części. My jeżeli możemy, to wyszukujemy właśnie w Corteco, bo oni te jakościowo produkty są moim zdaniem najwyższej półki. I teraz tak, kolejne uszczelnienie to już jest to duże uszczelnienie, ono jest w rozmiarze 190-220 na 17, tak jest w katalogu, a tu jest oznaczone jako 16 na 18, czyli pewnie ten wymiar na ten wymiar wewnętrzny. I to są kasetowe, czyli mamy tak. Tu jest metalowy pierścień, czy go wbijamy po prostu tego tam do gniazda i później smarujemy sobie tą powierzchnię, wciskamy tam, a realnie on pracuje tutaj. Ten pierścień stoi w obudowie, ten stoi w obudowie, a między uszczelnienie jest między właśnie tymi pierścieniami. To są właśnie takie uszczelnienia kasetowe i to uszczelnienie w oryginale to tam kosztuje coś koło 1000 zł. A my, żeby was nie skłamać, mam tu cenę hurtową oczywiście. Zapłaciliśmy za to 176 zł netto, tak? Więc no co będę tu dużo mówił. To są po prostu trzeba szukać po prostu to jest zamiennik, ale moim zdaniem te zamienniki są często gęsto lepsze od oryginału, tak? I teraz tak, uszczelnienie na zwrotnicy, na przegubach. Tam jest jednowargowe uszczelnienie z zewnętrznym pierścieniem metalowym. Mi te uszczelnienia się kompletnie nie podobają, bo to jest jakiś nonsens, żeby w ziemi we wszystkim pracował uszczelniacz z jedną delikatną wargą, tak? Więc zamówiłem uszczelnienia, to jest z Corteco. Tu macie dwie wargi. I ta warga, która jest z sprężynką, tak? Czyli trzywargowe uszczelnienie. Ono tam jest o rozmiarze 70, 90 na 10 i cztery takie uszczelnienia zamówiłem. Takie jest oznaczenie w oznaczeniu Corteco, czyli mamy tak 70, 90 na 10. Typ uszczelnienia NBR. I tu jest numer Corteco. Jest to uszczelnienie typowo odporne na oleje i tak dalej. Z wargą gładką, tak? Bo często przychodzą tak, że tu macie silnikowe uszczelnienia. To są takie ząbki w jedną stronę i kierunkowe ząbki muszą być. Więc taki uszczelniacz się generalnie tutaj nie nadaje. I tak, tu mamy dwie wargi z zewnątrz i jedna warga gładka w środku, tak? Myślę, że to uszczelnienie będzie dużo lepsze niż uszczelnienie to, co było w oryginale. I nie wiem, czy między tą powierzchnią a górą nie uda nam się tam wcisnąć jeszcze takiego pierścionka z filcu. Nie wiem, czy to będzie. Muszę popatrzeć, czy wymiarowo by to tam pasowało. Więc ładnie by to nasmarował i tam już by się nie dostawało błoto, a nie ma problemu, z filcu można 10 mm filc, jeżeli by tam się zmieścił, no to też byśmy to zrobili, tak? Tu jeszcze przyszło łożysko o oznaczeniu 32030 205 30205. Miały być cztery, no gdzieś kolega się pomylił. Wysłał jedno, ja już sobie tam zamówiłem gdzie indziej. Tak, wracamy do tych łożysk. 30205 to są łożyska stożkowe i te łożyska przychodzą do błotnika aktywnego. W katalogu no, w ogóle nie ma na to numeru i opisu, więc po wymiarach musiałem sobie to zwymiarować i zamówić, więc jak, że tak powiem, łożysko, tak jak żeśmy wyjęli, no to ono tam było zmasakrowane, zardzewiałe, to tylko po wymiarach. I cztery takie łożyska tam pójdą, bo stały dęba. Pójdę na warsztat, to wam pokażę, jak tam jest to wszystko już w tej chwili mam poczyszczone i przygotowane do montażu.
No i tu zamówiłem sobie takie uszczelnienia O-ringi. Jak właśnie jest wahacz do miękkiego przodu i tam jest tulej 200 i zamówiłem sobie O-ringi 200 na 5 i 200 na 6. Zobaczymy, które będą, które O-ringi będą pasować, bo według tych wymiarów calowych to tam jest jakieś 5,5 O-ring, 200 na 5,5. Więc albo piątka, albo szóstka, bo generalnie 5,5 katalogowo nie występują. A zamówić je w oryginale, no to też nie będę tam ładował w to, że tak powiem, w te uszczelnienia, bo te są po 5 zł. W oryginale patrzyłem, to tam 250 zł za O-ring. No to jest chyba nieporozumienie, tak? Pójdę później jeszcze na warsztat, to Wam pokażę, jak to wygląda, przygotowania, jak wyglądają na warsztacie. No i będziemy mieć już taki odcinek przygotowawczy do montażu. No i czekamy na resztę części, bo mamy części już takie, wiecie, przeguby, inne rzeczy pozamawiane, czujniki. No ale to przyjdzie dopiero za kilka dni. Tu jeszcze domówiłem właśnie łożyska, bo jest za mało sztuk. I takich drobiazgów, jakieś tam nakrętki, inne drobiazgi. Tak jak przy remoncie właśnie często jest właśnie dużo takich drobiazgów. I widzicie różne tam uszczelnienia. No to wszystko takie drobiazgi, które trzeba skompletować i to zabiera dużo czasu, tak? Widzimy się na warsztacie. Cześć, witajcie. Kolejny odcinek z warsztatu. Steyr 6205 CVT. Trafił na warsztat. Powodem były luzy w układzie kierowniczym, uszkodzony czujnik skrętu i ogólnie takie problemy właśnie z zużytymi częściami po prostu w układzie kierowniczym, tak? Przedni most wyciągnięty, tu mamy porozbierane i pokażę Wam trochę, jak to jest zbudowane. Zaczniemy tutaj od tej budowy, gdzie idzie napęd. Napęd idzie od tej strony. Pójdziemy sobie pod ciągnik. Tu wystaje taki łącznik. On się łączy właśnie z tym wałkiem tutaj, w tym miejscu. I teraz tak, na sztywno do bloku zamocowany jest ten korpus. Za pomocą drugiego takiego korpusu, tu mamy ten korpus wymyty. Tu idzie taka sztaba. Pasują tutaj te wszystkie kołki. Tak to jest pomyślane, żeby tego inaczej nie założyć. Widzicie, kołki są wymiarowo poprzestawiane. I teraz tak, to jest, idzie na sztywno. I później tu idzie wałek. Dwa krzyżaki. Ten oto wałek idzie tutaj i dwa krzyżaki. Tutaj jest na wielowypuście. Tu przykręcany jest do takiej piastki. O, tu do takiej piastki jest przykręcany. I ta piastka idzie do wałka atakującego. Tu już do układu różnicowego. I jeżeli chodzi o to, to tu mamy wszystko w porządku. Umyliśmy. Tu mamy do przesmarowania tylko to, ten przegub. Tu nie mamy luzów. Tu jest uszczelnienie, taka harmonijka do wymiany, resztę posmarować. Delikatny luz ma to koło na tej zębatce, na tym wielowypuście, tak? Ale nie będziemy tego zmieniać, bo w oryginale no to jest tam 1200 zł ten kołnierz, a jest to kołnierz, nie wiem, jakiś żeliwny czy staliwny. A w zamienniku wszystko to jest toczone z wałka, więc tak średnio nam się uśmiecha, żeby to wydawać na to 500-600 zł, jak ten luz nie jest jakiś tam katastrofalny. I teraz tak, napęd idzie później środkiem i tu wychodzą z jednej strony i z drugiej strony napęd. Co my mieliśmy zużyte? Tu mieliśmy zużyte te jabłka. Z jednej, z drugiej strony. To są właśnie o te. Tak to wygląda.
nie trzymały już wymiarów, to wszystko chodziło góra-dół. Z tej strony mamy, czyli po prawej stronie mamy wyjście na czujnik, tu wchodzi kabelek, tu wychodzi czujnik. To wszystko było zniszczone, w ogóle samego czujnika nie było. I teraz tak, cały ten korpus zawieszony jest na tej bieżni za pomocą takiego ramienia. O. Tu jest na stałe przez wałek i tu jest siłownik, go popycha i to jest ta amortyzacja przedniej osi. Ona tu podpiera się na tej bieżni, a siłę ciągu przenoszona jest tutaj na tej kuli. Czyli taka kula, o tego typu kula, tylko że po prostu wymiarowo większa i taki przegub kulowy tutaj bierze odpowiedzialność za przenoszenie siły. Czyli tak jak koła kręcą do przodu i ciągną, no to tutaj przenoszona jest siła tutaj na to łożysko, tak? I teraz tak, wysokość pracy, no to uzyskujemy przez ruch siłownikiem. Siłownik jest z tej strony, o widzicie, tu jest siłownik, on ma tam zakres pracy, nie wiem, około 10 cm czy trochę więcej. I on pracując góra-dół daje nam amortyzację. Amortyzacja jeszcze jest, bo siłownik to nie jest sam siłownik, tylko on ma amortyzator, amortyzator gazowy i ten amortyzator gazowy właśnie tłumi nam te drgania, tak? Z wysokości. I teraz tak, my te przeguby pozamawialiśmy. Dwa nowe, dwa zostają. I te przeguby mamy tutaj, o, tak to wygląda, takie sfożnie. I na tych sfożniach pomontowane są przeguby. Tu mam, to już jest pomyte, zaoliwione, żeby nam nie rdzewiało. Tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o wymiary, to tu mamy tak, 40 na 80 na 24,75 są wymiary tych przegubów. Jeżeli by kogoś to interesowało, może to interesować naszego kolegę Łukasza Kłosowskiego, bo on tam przerabia to do swoich case'ów, bo tam przychodzą łożyska stożkowe, a w większych tych mocowo ciągnikach niestety, ale już przychodzą przeguby takie właśnie tego typu. No i starają się tam to poprzerabiać, więc też szukają tych wymiarów, żeby coś można było przerobić, tak? I teraz tak, my mamy do zrobienia uszczelnienie między tym korpusem zwrotnicy a blokiem zwolnicy, tak? Tu mamy, przychodzi w połączeniu między tym korpusem a tym, tam przychodzi to duże uszczelnienie, to jest to uszczelnienie, taka właśnie taka kaseta, to jest tutaj. I teraz jak tu szmatkę wyciągnę, to tu przychodzi nawałek ten napędowy, druga kaseta, czyli uszczelnienie kasetowe. I teraz kolejna rzecz, którą robiliśmy, mamy do zrobienia, to są tak, siłownik prawy, lewy i te przeguby na jednym, na drugim końcu. To powymieniamy i taki tu jest problem, że te przeguby leżą o w ten sposób. Widzicie, jak to wygląda. Przegub jest po prostu zrujnowany i on tu jest gdzieś w tej pozycji, tak? Z jednej strony jest tu lejeczka i one tu mają generalnie sporo luzu, a my chcemy zrobić w ten sposób, że by tu się nie zgromadziły tak śmieci, to w to miejsce, gdzie jest luz, damy uszczelki z filcu, tak? To jak to zrobię, to wam pokażę, jak to wyszło. I to samo będzie, jeżeli chodzi o te ramiona, tak? To ramię ma też te dwa przeguby kulowe i to samo się dzieje, bo no tu zachodzi to wszystko błotem i to się dosyć szybko wykańcza, tak?
Więc tu mając korpus i tu do środka, jeżeli wchodzi właśnie to ramię, to idzie to jeszcze doszczelnić. Moim zdaniem będzie można to doszczelnić podkładkami takimi z filcu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo w praktyce. I teraz jeszcze tak, przeguby tu są, co kupiłem teraz tak, uszczelnienie tutaj przychodzi, tu przychodzi na dół przegub, tu przychodzi to uszczelnienie. Uszczelnienie zaraz wyciągniemy sobie z paczki. To jest to uszczelnienie. O, i teraz tak, to uszczelnienie przyjdzie tutaj w to miejsce. Oryginalnie są uszczelnienia tego typu. No i popatrzcie sobie, to jest jedna warga, delikatna taka warga i wszystkie te uszczelnienia były zrujnowane, tak? Nawet mierząc luz, włożymy sobie w to miejsce tutaj łyżkę, czy żeby sprawdzić sobie luz i praktycznie rujnujemy to uszczelnienie, tak? Więc sprawdzając luz góra-dół tutaj, no nie sposób po prostu podepchnąć tutaj łyżkę. Trzeba o tym pamiętać, żeby tutaj nie naciskać na te uszczelnienia. Trzeba gdzieś za korpus i za korpus tutaj gdzieś o w tym miejscu, tak? Żeby nie uszkadzać. A wszystkie te uszczelnienia były poniszczone, bo właśnie ktoś sprawdzał luz, wrzucił łyżkę do samego końca i były powgniatane. Te uszczelnienia były powgniatane, tak? Tutaj damy nowe o-ringi, zobaczymy, czy wejdą piątki, czy szóstki, bo z jednej, z drugiej strony przychodzą o-ringi. Ta bieżnia jest ok. Tu przychodzi z jednej strony, z drugiej strony o-ring. Damy nowe o-ringi i zobaczymy, czy wejdzie szóstka, czy zostaniemy przy piątce, tak? Bo generalnie te uszczelnienia, które są, to są już twarde i one tam, jak mierzyłem w tym miejscu po średnicy, no to zostały ściśnięte poniżej 5, więc jeżeli będzie piątka, to i tak będzie to miękki o-ring. No i kolejna rzecz, która to jest, którą robimy, no to są te łożyska tutaj na aktywnych tych błotnikach. Tutaj z jednej strony, z drugiej. To jest właśnie na takich płytach. Tu przychodzi bolec, dwa takie łożyska stożkowe. Później dekielek i tylko nakrętka pod dekielkiem. Tu jest o-ring. Generalnie, no w ogóle nie ma tego smarowania tu fabrycznego, nic. I to jest no kolejny taki techniczny bubel, bo jeżeli dekiel wbijamy od góry tutaj, będzie to widać, to on jest ze stożka i tu stoi woda. Tej wody nie ma się jak pozbyć stąd, bo ona po prostu będzie wiecznie stała, aż wyparuje, tak? No takie rozwiązanie, powiem wam, no niespecjalne. No i nie ma żadnego smarowania, no to myślimy, żeby tu właśnie zrobić w tych dekielkach albo nakrętkę przyspawać i kalamitkę. Wtedy wkręcić, będzie możliwość smarowania. No coś jakoś musimy to rozwiązać, żeby tu smarowanie było, bo to też długo nie pożyje, tak? Smaru włożymy, założymy łożyska nowe, trochę wody tam wcieknie do środka, no i będzie z powrotem to samo, tak? Tak więc tak wygląda na dzień dzisiejszy stan, czyli ciągnik stoi na kolanach, tak, podparty, cały przód wyjęty. To zregenerujemy. Jak już będę miał więcej części, to będzie można pokazać etapy montażowe, tak, więc widzimy się w kolejnej odsłonie, jak już będziemy mieli więcej części, no ale to za 3-4 dni. Najszybciej, tak? Na razie, cześć. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your
it's your party. Call it love.